Mądrość przychodzi z wiekiem. Młodzi menedżerowie tej mądrości nie mają, więc w zasadzie powinni poczekać, aż nabiorą doświadczenia życiowego i lat. Tak mawiają niektórzy dyrektorzy, właściciele, moi znajomi. A ja mówię, słuchajcie, no mądrość przychodzi z wiekiem, ale skleroza też, czy można je powiedzieć, nie zapomniał wół, jak cielęciem był. Przecież są marki takie duże jak Groupon, jak... Google, jak Facebook, stworzony przez ludzi poniżej 30 roku życia. Oczywiście jest też KFC, McDonald's czy Coca-Cola, które wyszły spod ręki osób powyżej 50 tego roku życia. Tak czy inaczej, pamiętajmy o tym, że to nie wiek jest tą główną determinantą tego, czy ktoś się do czegoś nadaje, czy się nie nadaje. Każda grupa wiekowa wnosi swoje atuty, swoje atrybuty. Skąd inspiracja do jednej minutówki? Klient poprosił o szkolenie z fundamentów zarządzania i mówi: Panie Bernardzie, mamy dwie grupy: młodych i starych menadżerów. Jest jakiś antagonizm. Oni się powinni uczyć od siebie. Przecież młodzi wnoszą entuzjazm, odwagę, technologię, a ci doświadczeni dobre nawyki, charakter, pracę nad sobą, dyscyplinę. Przecież oni by tego mogli się nawzajem od siebie nauczyć. Zróbmy, żeby się uczyli. Ja pomyślałem sobie to nie tylko mojego klienta, ale też w moim otoczeniu, też u ciebie. Warto, żebyśmy tworzyli synergię z osobami z innej grupy wiekowej. Także czy masz lat 20, 30, 40, 50 czy 60, spójrz na tą drugą grupę wiekową i zastanów się, czego możesz się od nich nauczyć i co możesz im dać.